Kolejny zapach od Maison Alhambra. Maison Alhambra. Victorioso Nero. Większość z Was się pewnie domyśla. Chodzi głównie o tą ikonkę i o to, że zwycięzca, czyli niepokonany, Invictus. Niezwyciężony chyba to oznacza. Invictus Paco Rabanne Victory. Victorioso właśnie oznacza Victory. Nero, że... No, ciemna buteleczka, tak? Czyli sądzę, że wszystkie ich produkty od Paco Rabanne Invictus nazywają się Victorioso jako Invictus, a Nero oznacza, że jest Victory. Dobra, każdy wie, o co chodzi. Głównie tu jest wanilia i ambra. Właściwie to amber jako bursztyn. I bardzo dużo czegoś ciężkiego. To może być syntetyczne, chemiczne olibanum. Nie sprawdzam składu tego zapachu, dlatego że składniki czasami podają inne niż stosują. Oryginał ma różowy pieprz, cytrynę, olibanum, lawendę, wanilię, fasoletonkę i bursztyn. A to już sprawdzę. Ej, stop, stop, stop. Victorioso Victory to się nazywa. What? Stop, to ja mam jakiś inny. To co to jest Victorioso Nero? Buteleczka wygląda tak samo. Muszę to sprawdzić. Victorioso Victory powinno się nazywać, ale i nie istnieje coś takiego jak Nero. Sądzę, że mogli zmienić nazwę, żeby nie było problemów prawnych. No bo jest jeszcze Onyx Collector Edition. Parfum to na pewno nie jest Victory. Elixir raczej też nie. Ja tak zapamiętałem zwykły Victory. No tak. Onyx to na pewno nie jest. Nie, to też nie pasuje do Victory zwykłego, w sensie Invictus Victory Elixir, bo Elixir ma dym, jakby kadzidło, kardamon, a tutaj w ogóle kardamonu nie ma. Tu jest typowo pieprz. Pieprz, olibanum i fasolatonka, jestem pewien. To musi być no, odpowiednik, dobrze mówiłem na samym początku, nazwy mnie zmyliły. Słuchajcie, co tutaj wyczuwasz? No... Tu są wkurzające nuty. Oryginał jest znacznie lepiej zbalansowany. Tu mamy typowo pieprz, który nawala w nozdrza, olibanum, tanie olibanum i fasoletonkę syntetyczną. No, kompletne nie dla tego zapachu. On nie siedzi. Jest po prostu niewart ceny, mimo że kosztował 76 zł. Ale szanuję bardzo sprzedającego arabskie myślnik perfumy, dlatego że dodaje próbkę. Czyli nie, jak teraz zmieni zasady generalnie jak na wszystkich, u wszystkich sprzedających na Allegro, jak rozpakujesz, to już to jest jako uznawane jako produkt kosmetyczny. Jeżeli nie było testera, to nie możesz zwrócić. Także to jest, wiem, że tam to podchodzi pod te prawne, że jeżeli nie było, to nie jest typowo pod pachy produkt czy coś, ani do higieny intymnej, który na pewno nie możesz zwrócić. Tutaj można byłoby się powoływać na ten paragraf, że zużycie było wymagane do stwierdzenia jakości produktu, jakoś tak. I wcześniej to przychodziło, a teraz no nie, teraz nie przejdzie. Będziesz musiał, jeżeli w ogóle sprzedający się zgodzi przyjąć, to prawdopodobnie potrącić i z 15 albo 20% kwoty. Więc tego Victorioso Nero bym nie polecał. No jest, to byłaby strata kasy. Jeżeli mieliście z nim do czynienia, zostawcie swój komentarz. Będę wdzięczny. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.